bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu ksiądz Łukasz Waśko, wikariusz posługujący aktualnie w parafii świętego Antoniego na Toruńskich Wrzosach, ale poza księdzem Łukaszem bardzo ciekawi goście Anna, Rafael i Luis. No i cóż, teraz jak to się stało, że przy jednym stole mamy rodzimego księdza wikariusza z Wrzosów i troje osób z Brazylii, księży Łukaszu. Ksiądz wam wyjaśni. To są owoce pewnego spotkania. Pewnego spotkania, do którego doszło dwa lata temu w Szczecinie, kiedy byłem jeszcze diakonem. Szukałem takiej wspólnoty w ogóle na świecie, wspólnoty, która zajmowałaby się ewangelizacją ludzi tych ostatnich. Ostatnich z ostatnich. Tych, którzy dawno już zatracili poczucie swojego człowieczeństwa, którzy i co najsmutniejsze w tym wszystkim w ogóle stracili poczucie w sercu, poczucie bliskości Boga. Że przez różne koleje ich życia Bóg stał się dla nich kimś bardzo, bardzo dalekim. Myślę tutaj o osobach, które nazywamy często osobami z marginesu społecznego, czyli o bezdomnych, o prostytutkach, o narkomanach, ale nie tylko. Kiedy patrzymy na całe nasze społeczeństwo dotknięte tym problemem, że brak poczucia obecności Boga, brak Boga w sercu i szukamy takiej wspólnoty w Polsce, o której rzeczywiście można by powiedzieć, że oni tym się zajmują. Oni wychodzą na ulicę, oni szukają takiego ostatniego człowieka. Szukałem i mój współbrat z roku, ksiądz Michał Rogoziński, przedstawił mi kiedyś w internecie, mówi: zobacz, tutaj jest taka wspólnota Przymierze Miłosierdzia. Oni są w Polsce. No to dla mnie to był szok, bo ja wcześniej słyszałem troszkę o Przymierzu Miłosierdzia, ale że funkcjonuje w Brazylii, że funkcjonuje w Portugalii i marzyłem o tym, a jakby to było pięknie, żeby taka wspólnota była w Polsce. Nie wiedziałem wtedy, ale kiedy byłem diakonem, to Michał właśnie pokazał, że oni są w Szczecinie i no to szybka decyzja, kurczę, no to trzeba coś z tym zrobić, trzeba to wykorzystać, trzeba się spotkać, nawiązać współpracę i tak dalej. A że Michał to człowiek bardzo szalony, no to od razu mówi: słuchaj, piszemy maila, dzwonimy, wszystko, no, wbijamy się tam do nich, będziemy ich gośćmi, czy tego chcą, czy nie. I tak to się skończyło rzeczywiście, że z Michałem pojechaliśmy do Szczecina. Za pierwszym razem tam jeszcze co prawda nie było misjonarzy, nie znaliśmy się, ale była ta już funkcjonująca wspólnota Przymierza Miłosierdzia. To wtedy poznaliśmy charyzmat, jak wygląda realizacja tego charyzmatu, posługi ewangelizacyjnej na ulicy, jak wygląda to od potrzeb. No a potem wracaliśmy przy różnych okazjach do Szczecina wraz z księdzem Michałem i wtedy już poznałem Luisa, poznałem Annę, no, Rafaela jeszcze wtedy nie znałem, bo Rafael dość krótko. No i powiem tak, że kiedy ksiądz biskup zadecydował, że trafię do Torunia, że przenosi mnie tutaj z Grudziądza, to no, znając potrzeby tego miasta, pochodzę z Torunia, no, stwierdziłem, że no, gdzie jak gdzie, ale rzeczywiście, że to jest chyba to miejsce, że to nie jest przypadek, że Bóg w osobie księdza biskupa posłał mnie akurat do mojego rodzinnego miasta. Jeszcze te rekolekcje ojców, które za nami, ojca Enrico, ojca Antonello, to wiele, wiele serc zapałało w jednym czasie tym wspólnym pragnieniem, aby Przymierze Miłosierdzia znalazło się tu, w Toruniu. No to już mamy znana odpowiedź na pytanie, co was łączy. Łączy was po prostu Jezus i wspólnota Przymierze Miłosierdzia. Ale teraz tak od ogółu do szczegółu chciałbym zapytać może samych członków wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Jak to się stało, że wy konkretnie, Anna, Rafael i Luis, w pewnym momencie swojego życia znaleźliście się w tej, a nie w innej wspólnocie? Pierwsze, że dla nas to jest jedno wyzwanie, że teraz będziemy spróbować mówić po polsku. Dla nas to jest jeszcze trochę no, trudne, ale spróbujemy i no, zobaczymy. Będzie dobrze. Ale dla mnie osobiście to było jedno doświadczenie
interesująca, bo pochodzę z Minas Gerais, to jest w centrum Brazylii. I to było przez czas, kiedy byłam w uniwersytecie, że prawdziwie poznałam, poznałam Boga po prostu. I przez ten czas ja spróbowałam, szukałam moje miejsce. I jeden przyjaciółka, Angelika, ona już była, ona jest też misjonarką we wspólnota. Tak, ona była tutaj w Toruniu. I ona pierwsza miała doświadczenie wspólnota Przymierza Miłosierdzia. Ona była na jednej rekolekcji z ojcem Antonello. I kiedy wróciła, naprawdę powiedziała, a ja chcę być misjonarka i spróbuję zrobić jak czas rozeznawania w São Paulo. I ja przez ten czas myślałam, Boże, ona zwariowała po prostu, co się dzieje z moją przyjaciółką. I, ale co takiego robiła, że jakby zwariowała? Bo ona chciała być misjonarka, zostawiać studia i iść tam do São Paulo i zaczynać misję. I na ten czas ja nie zrozumiałam, naprawdę. Ale cały czas byliśmy w kontakcie. I raz ona prosiła mnie, aby tłumaczyć na angielski i po francusku jeden zaproszenie na 10 dni rekolekcja, że mamy w São Paulo. I przez ten 10 dni mamy na favelach z Brazylii pracę, aby lepiej organizować ten miejsce, bo niestety to jest bardzo niebezpieczne i też bardzo brudne. Favela z Brazylii wyglądają strasznie. I mieliśmy ten możliwości, aby przeżywać tam na modlitwie i też jak akcja socjalna coś zrobić dla ten ludzi. I dla mnie było bardzo mocne doświadczenie i to było tam, gdzie byliśmy między ubogimi, że miałam tę możliwość, aby słuchać głos Jezusa i On, to nie było tak cudowny, tak głos, ale czuwałam w sercu wewnętrzne, że On mnie prosił, aby kochać ten ludzi. I dla mnie to było bardzo mocne doświadczenie. I dokładnie przez ten czas, kiedy modliłam się koronka do Miłosierdzia Bożego ten dzień, rozeznawałam, że muszę być misjonarką. Że ja też potrzebowałam dać moje życie dla ten ludzi, którzy bardzo potrzebują. I no właśnie, jak no, to było. Cóż, kontynuując, teraz chcemy się dowiedzieć, jak to było z Rafaelem. Jak ty, Rafael, trafiłeś do tej konkretnej wspólnoty Przymierza Miłosierdzia? Przepraszam, ale nie mówię po polsku, ale bo bardzo chciałbym porozmawiać, ale nie mogę jeszcze. Ana vai me traduzir. Ana będzie mnie tłumaczyć. Tak. Eu conheci a comunidade em 2007. I znałam wspólnotę w roku 97 roku. Tinha uma vida comum de adolescente. I miałam tak bardzo normalne życie jak młody. Fazia curso, estudava na escola normal, fazia curso extra. Byłam w szkole, zrobił moje liceum. Futebol. Piłka nożna. Amigos, assim, festas. Miał mój przyjaciel. E também minha família sempre foi de tradição católica.
I moja rodzina miała tradycję katolicką. Então por isso sempre fui na missa, fiz a primeira comunhão. Zawsze byłam w kościele, zrobiłam moje pierwsze komunie. Mas nunca gostei muito de ir. Ale nie lubiłam bardzo. Demorava muito a missa, assim, eu tam się święta sair. Za dużo trwał. E só que sempre fui, até gostava, mas também para mim era indiferente, assim. Tak, podobało mi się ten życie w kościele, ale to dużo nie rozumiałam. E aí na escola algumas amigas minhas me começaram a convidar muito assim para participar. E w szkole dwie przyjaciółka zaprosili mnie, aby być na grupa modlitewna. Vem conhecer o grupo de jovens, é legal, você vai gostar. Chodź do nas, zapraszamy, będzie dobrze, będzie się podoba. Eu falava, não, depois, outro dia eu vou. E moja odpowiedź zawsze była, nie, później, chyba tak. E sempre elas insistiam, vai, vem. E zawsze oni spróbowali, no, i zrobią zaproszenie dla mnie. E aí um dia eu decidi também, por curiosidade, para elas pararem de encher o saco. I jeden dzień zdecydowali tam być. Jeden stronie, bo było ciekawe, ja miałam tę ciekawość, no jak to będzie wyglądać. Tak, a ja fui, gostei muito. I byłam jeden dzień na tę grupę modlitewną, tak bardzo lubił. Aí eu comecei a tocar violão na igreja. E zaczynał też grać na guitarze w kościele. E por isso, quando eu estava lá participando, aí depois jovens da comunidade da Misericórdia me convidaram para fazer o Talita Kum, que é o encontro da comunidade. E później, kiedy już miałam ten doświadczenie służby w tym grupie, misjonarze Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia było tam i zaprosił nam na rekolekcja Talita Kum. I mais uma vez eu falei, não, outra vez eu vou, outra oportunidade. Znowu odpowiedział tak samo, nie, chyba później, tak. Myślę, że to nie dla mnie. E aí, como eu tinha começado a aprender a tocar violão na igreja, eu tinha pedido para uma jovem escrever uma letra de uma música para mim. E grałam w gitarze przez ten czas i prosiłam jedna koleżanka, aby pokazać mi i napisać mi jedną piosenkę. Tak. Ona, ela escreveu i quando eu fui pegar a música, ela falou assim, por que você não vai no Talita Kum? I kiedy, w tym momencie, kiedy ona mi dała tę piosenkę, ona pytała, ale dlaczego nie będziesz w Talita Kum? Aí eu falei assim, ah, por que não? Inventei uma desculpa, mas ela disse assim, eu acho que você não quer ir porque você tem medo. E ja spróbowałam powiedzieć, nie, myślę, że to nie dla mnie, ale ona powiedziała, chyba masz jakiś lęk. Só que eu ainda não tinha pensado nisso, e eu fiquei em choque, assim, porque era verdade. I nie myślałam o tym, ale w tym momencie miałam tak szok, bo dokładnie to było. Que eu sempre recusei os convites porque eu tinha medo do que Deus podia fazer na minha vida e a transformação que ele podia realizar. Zawsze powiedział tak, a nie chcę chyba później, bo miałam wewnętrzny ten lęk, coś Pan Bóg może zrobić. E aí eu fiquei assim em choque e quando ela me entregou a letra da música, falava, vem, não tenhas medo, eu vou conduzir os teus passos, eu sou o teu Deus. I miałam ten lęk, ale kiedy zobaczył tę piosenkę, to było napisane, nie lękaj się, pójdź za mną i ja będę prowadzić twój drogę. E a letra daquela música me convenceu de ir no Talita Kum. I tekst, ten piosenka, pomógł mi tę decyzję, aby iść na spotkanie, na rekolekcję Talita Kum. Aí eu fui fazer um encontro, foi maravilhoso. Byłam w ten rekolekcja i naprawdę był cudowny. E depois de um momento de oração, eu sentei assim no banco. I później, potem ten moment modlitwa, siedziałam. Eu pensei, eu disse pra mim mesmo,
O que aconteceu comigo? E já tak myślałam, Boże, co się stało? Eu não sei, eu acho que nie wiem, gdzie jestem. Eu tinha sentido muita forte a presença de Jesus. Bo tak mocno czuwałam ten obecności Pana Boga. E aí eu sentado, tava assim com a cabeça baixa. Siedział, miałam ten głowę tak. E aí eu senti uma pessoa que vinha perto de mim e sentava do meu lado. E czuwałam jedną osobę, która siedział i było obok mnie. Aí essa pessoa sentou. Ten osoba siedziała. I olhei para ver quem que era. I ja no chciał wiedzieć, no kim, kto jest. I não tinha ninguém. Ale nie było nikogo. Mas eu sabia que tinha alguém tinha sentado ali. I ale widziałem, że jedna osoba była tam, była tam. E aí eu sentia que era Jesus, muito forte a presença de Jesus que estava sentado ali do meu lado. I później tak mocno czuwałam, że to było prawdziwe obecności Jezusa obok mnie. E eu fiz muitas outras experiências assim naquele encontro. I później mieliśmy też wiele doświadczenia przez ten czas rekolekcji. E o encontro começou na sexta-feira. I rekolekcja się zaczynała w piątek. E no domingo era uma pessoa completamente diferente. E w niedzielę ja byłam całkowicie inna osoba. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas a minha vida nunca mais foi a mesma a partir desse fim de semana. Nie wiem co się stało, ale całe moje życie się zmieniło na ten dzień. Aí eu comecei a caminhar na comunidade. E zaczynałam też ten pracę razem w wspólnotę. E aí eu descobri que Jesus realmente existia, que ele me amava. I przez ten czas odkrywał prawdziwie, że Bóg mnie kocha i że On jest. E aí, conforme eu fui caminhando, eu fui conhecendo mais sobre a igreja, sobre a pessoa de Jesus. Né? I później też znałam więcej o Jezusie i Jego życia. E aí foi brotando no meu coração um desejo tão grande de retribuir aquele amor que eu sentia. I zaczynałam w sercu ten pragnienia, aby oddać też ludzi, co miałam w sercu. E o desejo que eu senti era maior do que eu mesmo. Assim. E ten pragnienia było tak wiele większe niż ja sam. Aí eu comecei um caminho em direção espiritual. Zaczynałam drogi w kierownika duchowy. E eu falei, nossa, eu quero ir, tá na hora de ir para a comunidade, eu preciso ir. E tak chciał być misjonarzem i tak powiedział, że eu quero deixar tudo. Ja chcę zostawić wszystko, wszystko. E minha diretora espiritual falava, não, não é hora ainda, não é o tempo. I mój kierownik powiedział, nie, jeszcze nie, trochę czekaj. Espera. Poczekaj. Aí eu arrumei um trabalho. Zaczynałam pracować. Tinha começado outro curso. Zaczynałam drugi curso. E tinha começado a tirar minha carta de motorista também. Então. E też chciałam zrobić mój prawo jazdy. E quando eu... Ah, agora já estou bem aqui. Tá. E kiedy myślałam, ok, dobrze, teraz wszystko jest spokojne, to jest czas na pracę i na studia. Mas dentro permaneceu o desejo ainda. Ale oczywiście, że wewnętrzny miał jeszcze ten pragnienia. E ela disse, ó, chegou a hora de você vir e tal. E mój kierownik powiedział mi, teraz jest czas. Aí eu falei, você esperou, eu consegui trabalho, consegui tudo, né? E ja tak powiedział, Boże, czeka. O tym momencie, kiedy już miałam pracę, mój kurs, wszystko, aby... Ale, mas eu queria dar minha vida para Deus. Ale tak chciałam dać moje życie Jezusowi. I poder viver esse amor, que nada, nada me impedisse de viver esse amor, né? Nenhum limite. Assim. I ja miałam ten pragnienie, że aby być całkowicie otwarty, nie mieli jakieś bariery, aby dać moje życie Bom, bom. Porque aquela experiência, aquele amor que eu senti naquele fim de semana foi capaz de me impulsionar para ir em qualquer lugar durante a minha vida toda. Bo ten doświadczenia, którzy miał przez ten rekolekcja, dał mi moc, aby przeżywać no, i iść dalej. To dziękujemy Rafaelowi. I teraz wreszcie dochodzimy do ciebie, Luis. Luis, to powiedz nam teraz pokrótce, jak to było w twoim życiu, jak ty. Jak ty znalazłeś drogę do wspólnoty i jak zdecydowałeś się zostać we wspólnocie? Ja, jak powiedzieć, moja siostra, najstarsza, ona też jest misjonarka i ona kiedy wstąpiła do wspólnoty, ja miałam 14 lat
Ja nie rozumiałem do czego. Ja miałem pierwszą komunię, ale nie chodziłem do kościoła. To nie miało sensu. To też nie wiedziałem dlaczego. Po co dlaczego tam być. Nie rozumiałem, dlaczego ona wszystko zostawiła, dlaczego ona wstąpiła do tej wspólnoty. Dopiero kiedy miałem 16 lat, kiedy miałem tam, ja tak lubię powiedzieć, że to było moje spotkanie z Bogiem, kiedy rozumiałem, że on mnie kocha, że on zna, co ja mam w sercu. Ja zaczynałem rozumieć, dlaczego ona została misjonarką. Ja zaczynałem chodzić do wspólnoty, do parafii też, no, tam mała grupa. I tak zaczynam pomagać tam ludzi, którzy potrzebowali tam pomocy. Dzieci, biedne, niepełnosprawne. I tą pracę razem z tą życie z Jezusem to powodowało w moim sercu taką wielką radość. Tam dać od sobie, to było dla mnie taka radość. Ja myślałem, chyba spotkałem coś prawdziwe, coś jak sens dla moje życie. Mm-hmm. A wtedy modliłem się do Boga. Co chcesz od mnie? Co oczekujesz? Co chcesz? Tak bardzo prosta modlitwa. I miałem tą odpowiedź od razu. Czułem w sercu taką ciepło, całe ciepło. I rozumiałem, że ojczało moje życie. Że moje życie, ja spotkałem tą radość, kiedy a ja będę z Bogiem. I ja miałem 16 lat jeszcze, kiedy miałem to doświadczenie. I zaczynałem chodzić do wspólnoty, na różne ewangelizacje, pomagać we wspólnocie. Miałem też kierownika. I on mi pomógł na tej drogi rozeznawania. Ale miałem tam niespokój w sobie, co pracowałem, studiowałem, skończyłem liceum. Ale nie miałem tam cierpliwości czekać do skończyć studia. Ja, kiedy miałem 18 lat, wstąpiłem do wspólnoty. I tak pokrótce tak się stało, że dzisiaj jestem w Sanadzie. No i może od razu, jak już jesteś, zabierasz głos, może powiedz, jak na co dzień wygląda posługiwanie we wspólnocie, tak? Bo tutaj opowiadacie wszyscy, że kierujecie waszą uwagę w czasie troską szczególnie ubogich, tak? Tutaj Anna mówiła, że fawele, te dzielnice nędzy, tak? W Brazylii. Ale powiedz, jak to wygląda, jak wygląda w Brazylii posługa wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, jak wygląda już tutaj, bo kilku lat jesteście w Polsce. Tak. We wspólnoty mam rodzaju domów. Jeden dom pracuje tam pośród ubogich. Fawel, jak żyją tak samo oni żyją tam, te same warunki. Jest to dom dla osób, które chcą zostawić nałogów i tak, wrócić się do swojego domu, ludzi, którzy mieszkają na ulicy, ale chcą zostawić tam narkotyki i tak dalej. I jest ten drugi rodzaj domu wspólnoty. I trzeci rodzaj domu wspólnoty jest dla głoszenia do dobrej nowiny, na ewangelizację. Bo rozumieliśmy od samego początku wspólnoty, że są osoby, które są, które mają tam nędzę, nie ze wnętrza. Mają pieniądze, mają wszystko, ale brakuje to, co jest najważniejsze, Boga samego brakuje dla tej osoby. I tam dzieło ewangelizacyjne to jest tam dzieło miłosierdzia. I tam są nowe wspólnoty, które pracują tak szczególnie na ewangelizację. I właśnie to jest tam nasze pierwsze dom tu w Polsce, to jest na ewangelizację. To jest trochę dziwne. Polska to jest katolicki kraj i wszyscy to wiedzą o tym. Dla nas samo to jest tak dziwne, że trafiliśmy do Polski, ale tak wielu znak pokazywali, że Bóg tak chciał. I ten sposób, który ludzie tak przyjęli tam charyzmaty, wspólnotę, nasz sposób pracy i sposób, które wspólnota tak rastała w Polsce, to pokazywało, że Bóg tak chciał. Teraz na razie w Polsce my sami nie robimy takie wiele rzeczy, bo musimy uczyć się polskiego.
I to jest takie szczególne nasze działanie. Dużo podróżuję na różne grupy wspólnoty. Mam wspólnotę w Warszawie, w Buku, w Czarnikowie, też w diecezji poznańskiej, w Olsztynie, dalej w poznańskiej diecezji, w Szczecinie, tam gdzie mieszkam już 2 lata. I... Jeśli Pan Bóg chce, w Toruniu. Tutaj, w Toruniu. Rafaela, może powiedz nam, co już kilka lat jesteś we wspólnocie, tak? Masz ze sobą pobyt w Brazylii, teraz jakiś czas jesteś już w Polsce. Powiedz nam w trakcie tych różnych posłuch, tych akcji ewangelizacyjnych, które robicie, co dla Ciebie było takie wyjątkowe, tak? Co zapadło najbardziej w Twoją pamięć, co najbardziej poruszyło? Esse tempo, tanto no Brasil como essa experiência aqui agora. Na comunidade, Ana, por favor. Estamos aqui na comunidade há mais ou menos 5 anos, né? Jestem w wspólnota teraz od 5 lat. É sempre poder encontrar com as pessoas, né? E dla mnie najważniejsze to jest spotkania z ludźmi. A missão é o que é o verdadeiro encontro, assim. E missão se zaczyna na ten prawdziwy na w tym momencie spotkania. E já fiz missão em vários lugares, né? E już zrobili misję wiele miejsce. Eu acho que o momento de maior graça, mais importante para o missionário, é quando ele vê outra pessoa se encontrando com Deus, né? E myślę, że najważniejsze dla jeden misjonarz to jest ten moment, kiedy ta druga osoba ma też ten spotkania osobiste z Jezusem. Que esse foi o sentido que a gente saiu lá da nossa casa, a gente queria que outras pessoas conhecessem. E dlaczego miał sens, aby schodzić do domu i zaczynać misję? Então, assim, acho que não tem momento mais importante, mas teve vários que onde eu pude ver outras pessoas se encontrando com Deus, né? Nie mogę powiedzieć, że miał tak szczególny moment, ale wiele, kilka moment, że dla mnie to było tak ważne, bo ludzie się spotkają z Bogiem. Eu posso partilhar uma experiência assim. E mogę dzielić jeden doświadczenie. E uma vez fazendo pastoral de rua, né, em São Paulo. E raz zrobił ewangelizację na ulica w São Paulo. E aí tinha grupo de moradores de rua usando drogas, bebendo assim. E tam był jedną grupa bezdomnymi i oni biorą narkotyki w tym momencie. Tak. Aí eu me aproximei, estava com violão também. E był tam bliżej i miałam też moja guitarra. Eu não lembro o nome da pessoa exatamente, mas o apelido dele eu lembro. Nie pamiętam imię tej osoby, ale porque ele se apresentou assim, né? Mala véia. E já nem viam jak on se nazywa, ale on mówił, że jego imię było mala velha, e to po portugalsku to znaczy stare torby. Tak, to jest jego imię w ulica. Tak, miło mi, jestem mala velha. Well, miło mi, jestem no, stara torba, tak. Coś takiego. E eu falei, nossa, sério, né? Tava brincando um pouco. Não, na pravda? E aí eu tava com o violão, ele pediu o violão pra mim. E on prosiu moja guitarra. E começou a fazer barulho lá com o violão, né? E on zaczynał trochę spróbować grać. E eu deixei tranquilamente. E também o trochę czasu. E ele começou a contar a história dele pra mim. E w tym momencie on zaczynał powiedzieć swoją historię życia. Que ele tinha ficado 7 anos preso. Że on był przez 7 lat w engenho. Ele bebia muito. E on też dużo wypił. E aí quando ele voltou para casa dele, eram muitas brigas e tal. E w domu był duży błagan i no, kutsa. Ele bebia muito também. Ah, Deus.
Já falou. Ah, é. E por causa das brigas, tudo, ele saiu de casa porque já tava com uma tensão insuportável em casa. E to był już niemożliwe przeżywać w tej sytuacji, i on zdecydował mieszkać w ulicy. E ele já tava morando na rua por volta de 5 anos, mais ou menos. E to trwało prawie 5 lat. E eu conversando com ele, em certo momento, eu olhando nos olhos dele, ele começou a chorar. I ja tam patrzył na niego i w tym momencie on zaczynał płakać. Ele falou assim, você é maluco, ele falou pra mim. I on powiedział, jesteś szalony? Você vem aqui na minha quebrada, no meu grupo. Chodź tutaj do mnie, w tę ulicę, gdzie jestem w moim grupie. Eu poderia ter te matado. Ja mogę cię zabić. Porque eu já matei pessoas aqui neste lugar. Bo ja już to zrobił. E aí você vem, mas primeiro aí você deixa eu pegar o seu violão. Ale tutaj jesteś, ja mogę grać swoją gitarę. Você não achou que eu poderia ter roubado o seu violão? Ale nie myślałam, że ja mogę na przykład zaczynać biegać i mieć twoją gitarę? E eu falei, não. Ja mówię, nie myślałam o tym. E ele falou assim, você sabe quantas pessoas, quantos anos ninguém me dá atenção? I on tak mówił, wiesz ile lat nikogo dał mi uwagę, był tutaj i porozmawiał ze mną. Já faz mais de 10 anos que eu não tenho ninguém para conversar. To było już prawie 10 lat, że nie mam nikogo, aby porozmawiać. A ele se já tava chorando assim. I w tym momencie on już dużo płakał. Aí você veio aqui e me dá atenção, deixa eu tocar o seu violão. Ale jesteś tutaj i dá mi ten uwagę. Então eu poderia ter te matado. Ele gritava assim, eu poderia ter te matado. E on tak krzyczył. Ja mogę cię zabije, ale dla ciebie to nieważne. Jesteś tutaj i masz uwagę na mnie. Mas um detalhe é que ele era muito grande, muito forte assim, ó. Ale jeden gente, on był wielki, naprawdę tak dużo gruby. Forte assim. Naprawdę, on wielka stara torba. No. Tak. Eu olhava assim pra ele assim. Ja czasami tak widziałam go, bo ele falava, eu bardzo poderia ter te matado. I kiedy on tak powiedział, mogę cię zabije, ja. No, dobra. Mas você veio e me deu atenção olhando nos meus olhos. Tu jesteś i możemy porozmawiać i mam twoją uwagę. Agora você é meu amigo, ele falou. Teraz jesteś mój przyjacielem. E se alguém quiser fazer mal pra você? I jeśli ktoś chce zrobić... Você vem falar comigo. Coś złego na ciebie, mówi do mnie. Porque eu sou uma laveia. Bo jestem ten stara torba. Todo mundo aqui sabe disso aqui nessa I rua. I wszystko wiedzą, znają mnie i masz ten przyjaciół. E a partir daquele momento eu ganhei um anjo da guarda na rua, né? E od ten momencie miałam tak anioł stróż na ulicy. Na ulicy, né? E aqui, a partir daquela pequena experiência eu poder, num simples gesto... E w tym doświadczeniu, na ten bardzo prosto, mały gest... Um homem que tem uma vida totalmente destruída... Ten mężczyzna, który miał tak straszne życie... Poder ter sentido aqui naquele momento o amor de Deus. Ale w tym momencie on czuwał ten miłość Pana Boga. E essa experiência eu nunca mais esqueci, porque... I zawsze mam na pamięć ten doświadczenie. Nunca mais vi ele também. Potem ten spotkania ja nigdy więcej to widziałam. Mas eu sei que naquele momento ele pôde sentir um pouco de amor depois de tantos anos. Ale wiedzę, że w tym momencie on miał ten doświadczenie miłości. Właśnie, Ana, zastanawiam, co jest receptą na udaną ewangelizację? Co jest receptą na dobre głoszenie Jezusa? Czy w ogóle czy ludzie dzisiaj są zainteresowani Jezusem Chrystusem? Bo tak zastanawiam się, tak słuchałem teraz Rafaela i on mówi o poświęconym czasie, uwadze, o takich zupełnie drobnych sprawach, drobnych gestach. Czasami wydaje się, że ewangelizacja to jest jakaś wielka sprawa, jakieś wielkie rzeczy, tak? Ale tu okazuje się, że nie, że to są jakieś małe, drobne rzeczy. Ja bym chciał się ciebie zapytać właśnie, co jest twoim zdaniem receptą na to, żeby drugi człowiek mógł spotkać Jezusa Chrystusa i doświadczyć go osobiście? To jest bardzo dobre pytanie. Ja nie wiem, dlaczego najtrudniejsze pytanie jest dla mnie. Ale
Naprawdę, to jest bardzo interesujące, bo najważniejsze na ewangelizacji, myślę, że to jest po prostu dać, co pierwsze doświadczyliśmy. I to nie tak trudno. Mamy napisane w Pismo Święte, że co Bóg nam dał, to nie najtrudniejsze, to jest łatwo, to jest prosto, bo to jest nasze życie. I co doświadczyliśmy, jak wspólnota przymierza miłosierdzia, to nie ma nikogo, który nie ma osoby, która nie może ewangelizować, bo mieliśmy ten spotkanie z Bogiem i oczywiście Pan Bóg dał nam te możliwości, aby coś powiedzieć, aby pokazać też przez nasz przykład ten miłości, ten miłosierdzie, że pierwsze czuwaliśmy w sercu. I myślę, że to też jest nowa ewangelizacja. To jest ten ewangelizacja w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Bo czasami też ja lubię to powiedzieć, że my jesteśmy misjonarzami, ale na przykład nie ma możliwości, aby być w Twoim pracy na przykład. Nie jestem w tym samej rodzinie, ale w tym momencie, gdzie jesteśmy, my możemy być misjonarzami. No i dokładnie to jest nowa ewangelizacja. No, zobaczyć, gdzie są możliwości, aby pokazać ten miłosierdzia, miłość, że pierwsze czuwaliśmy w sercu. Tak, w ogóle księże Łukasz, to mnie zastanawia ta sprawa, że przyjeżdżają do nas misjonarze z Brazylii. Ksiądz odnajduje we wspólnocie Przymierza Miłosierdzia taki przykład, którego ksiądz szukał, żeby wychodzić do ubogich. Czy to księdza osobiście nie zadziwia, że to właśnie ludzie z Ameryki Południowej przyjeżdżają i dają nam jakiś taki świetlny przykład, jak posługiwać tu akurat czyniąc miłosierdzie? A to ciekawe pytanie. No, tak myślę, że z jednej strony zadziwia, bo pytamy, prawda, gdzie my, gdzie nasze inicjatywy, nasze pomysły, a z drugiej strony nie zadziwia, bo to jest właściwie jakiś znak czasu, że to nasze miejsce w świecie, Europa, jest chyba tym miejscem, gdzie mieliśmy za łatwy dostęp do Pana Jezusa. Gdzie Pan Jezus zawsze jest na wyciągnięcie ręki i nic nie kosztuje. I kiedy coś nie kosztuje nas, to my tracimy poczucie wartości tego. I trzeba ludzi z drugiego końca świata. Papież Franciszek mówi o sobie, że przybyłem z drugiego końca świata, z końca świata. Rzeczywiście czasami trzeba tych ludzi z daleka, żeby nam pokazać, jak wielki skarb posiadamy, jak wielki potencjał. Że myśmy troszkę przyzwyczaili się do tej sytuacji, jaką mamy, że troszkę jest nam dobrze w tym naszym małym świecie, tak czujemy się bezpiecznie, jest dobrze i przyjemnie i tak dalej. Ale co jakiś czas Bóg daje takie impulsy. To czasami impulsy z bardzo daleka, za wielkiej wody, za oceanu. Bóg daje takie impulsy w postaci osób, w postaci posłanych, tych współczesnych proroków, aby pokazywać nam, nie siedź w swoim małym świecie. Wyjdź dalej, krok po kroku, pozwól mi się prowadzić. Bóg lubi zaskakiwać. My niekoniecznie. No niby udajemy, że tak, lubimy niespodzianki, lubimy być zaskakiwani, ale jak potem się okazuje co do czego, to jednak nie. No i myślę, że my właśnie jako Europejczycy, jako Polacy siedzieliśmy troszkę w takim zadowoleniu z siebie, że nie ma nic do roboty, bo wszystko jest okej, okay, wszystko jest dobrze. No i nic nie trzeba robić. Przyjeżdżają po to, żeby pokazać, żeby uderzyć nas tak obuchem. Żeby taki zimny prysznic nam dać, że po to, żebyśmy zrozumieli, że nie możemy tak spać. Coś tu z tym. Jeszcze tak się zastanawiam, może do Ciebie, Luis, teraz się zwrócę. Czy żeby ewangelizować, my musimy się zaangażować w jakąś wspólnotę, tak? Czy nie moglibyśmy na przykład, ktoś sobie pomyśli,
no tak, ja będę czynił miłosierdzie, wyjdę, dam komuś jakąś zupkę, kawałek chleba, tak? I będę czynił miłosierdzie w ten sposób. Więc można by zapytać, po co nam w ogóle jest wspólnota, po co na przykład zaangażowanie w taką konkretną wspólnotę, jak akurat wasza, czyli ta wspólnota przymierze miłosierdzia. I jeden z owoców Ducha Świętego jest wspólnota. On nas zgromadzi w kościele najpierw, ale on nie zostawi nas sam. I to jest właśnie tym podzielić swoją pragnienie i zobaczyć też, że nie jesteśmy sami na tym pragnienie, że Duch Święty obudzić tam pragnienie, by być odpowiedź tam potrzebę, która jest inna, ale on nie zostawia nas sam. Są ludzie, którzy szukają wspólnoty, szukają jak parafia, grupy parafiany. Myślę, że to jest warto. Możemy coś sam robić, ale zawsze sam będziemy sam. I sam smutny to jest smutne, kiedy jesteśmy razem, możemy być dla drugiej pocieszenie tam drogi do nieba. I sam Jezus tak nas posłał, nie sam, ale podwójnie. Mhm. Tak. Rafael, ty już powiedziałeś, że na początku twojej drogi, kiedy odkrywałeś swoje powołanie, ktoś miał takie słowo poznania, że ty się lękasz po prostu, tak? Że odczuwasz lęk, żeby zaangażować się. I myślę, że wiele osób odczuwa taki lęk przed zaangażowaniem się, bo obawiają się, że Jezus im coś zabierze, tak? Powiedz, po tych latach, które ty już masz za sobą, chodzenia za Jezusem, czy Jezus coś zabiera, czy wręcz przeciwnie? Czy Jezus nas obdarza? Wiedząc się do tego, że... Lęk od tej pory, ja się czuję ten lęk. Że ten lęk na zawsze będziemy nosić w sobie ten lęk. Aquela pequena insegurança e tal. Tam brak pewności, tam mało brak pewności. Caminhar com Deus é caminhar pela fé, é segurança mesmo, né? Iść za Jezusem to jest czasem być niepewne. Mas ao mesmo tempo que tem o medo, também tem uma certeza, né? Ale w tym samym czasie, kiedy jest tam lęk, jest też ta pewność. I naquele encontro eu sentia que Jesus está vivo, né? Na tym spotkaniu ja czułem, że Jezus żyje. Ele está vivo, ele está no meio de nós, né? On żyje, on jest spośród nas. E poder fazer essa experiência, eu acho que é mais forte do que qualquer medo, qualquer insegurança, né? A experiência desse amor. Mesmo que ele volte, a dor se tenha muito sentido em qualquer lenga, brak pewności. Então, por mais que eu tinha os meus medos, né? Essa certeza desse amor era mais forte e me impulsionava a querer dar meu sim. Nada tinha alto no lenga. É ta pewność, że jest ta miłość, istnieje ta miłość, Jezus jest, on dał sił. Papa Bento XVI, ele falava, né, quem Cristo nada tira, ele tudo dá. Benedict XVI mówił, że Chrystus nic nie zabiera, on wszystko da. Wszystko da. E muitas vezes esse medo é só uma desculpa pra gente poder, um motivo pra gente poder confiar mais ainda em Deus, né? Czasami ten lęk to jest tylko jeszcze jeden powód, aby zawierzać swoje życie Jezusowi. Isso eu experimento a cada dia, assim, Jesus ele tudo dá, né? I ja mam to doświadczenie na codzienności, że Jezus wszystko da. Ele nunca tirou nada de mim. On nic nie zabierał od mnie. A não ser os medos, os pecados. Oprócz grzechu, oprócz lęku. Mas ele só deu, né? Tylko dał. Alegria. Radość. Confiança. Ufność. As nações, né? Narodu. E tudo, né? Ele nada tira, ele tudo dá. Nic nie zabiera, wszystko da. To może tak, może dlatego, że Anę już spotykam po raz któryś, więc Anna,
w Toruniu też nie jesteś pierwszy raz. Rafael, Luis są po raz pierwszy. Więc masz już jakąś taką nikłą chociaż opinię na temat Torunia, atmosfery, jaka tutaj tak panuje. Byłaś wcześniej na rekolekcjach, które prowadzili ojcowie Enrico Antonello. I może teraz tak byśmy, żebym zadał takie pytanie dla was, czy masz jakieś może przesłanie dla osób, które mieszkają w Toruniu, wasze własne słowo, tak? Może Pan Jezus coś wam pokazuje, tak? W którym kierunku mielibyśmy iść, odpowiadać na to, co Jezus mówi, co chce pokazać? Ja zawsze pamiętam ten pierwszy, pierwszy moment, kiedy ojca Enrico było w centrum Torunia i byliśmy tam trochę na spacerze i on tak zobaczył centrum i on tak powiedział, ale wiele możliwości, on tak powiedział i pamiętam o tym i myślę, że on po 5 sekund on miał dokładnie co jest tutaj w Toruniu. Macie tak wiele możliwości, bo to jest piękne miasto i macie dużo mody i no po prostu życia to jest no, na całość i czasami możemy myśleć na tę stronę negatywną, o, ale jak, no, jak trudno jest, ale myślę, że warto myśleć po drugiej stronie, nie. Aha. Macie wiele możliwości. I we wspólnoty mamy jedno słowo, że mówimy, że to jest nasze słowo życia. Na początek wspólnota to jest ten słowo, które dał nam siłę, by kontynuować i zobaczyć dokładnie w każdym miejscu, co Pan Bóg chciał. I chcę właśnie podzielić ten słowo z wami. Aha. To to jest w Księga Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serce złamane, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieściał rok łaski Pańskiej i dzień pomstwy naszego Boga. I dla nas to słowo ma wielką moc. I każdy z nas musimy tak ze sobą zrobić te pytania. No. Ale ja wiem, że Duch Pański jest nade mną. Ja wiem, że On tam jest, że On żyje we mnie. I teraz, jak mam tak wiele, tak mocne skarby, ja muszę coś zrobić. I bo Pan Bóg, Duch Pan Boga jest nade mną, ja mogę tam coś powiedzieć o Jezusie. Ja mogę spędzać no, 15 minut na adorację dla tych ludzi, którzy nie wiedzą. I ja mogę na przykład być kilka momencie w tym bezdomnym na ulicy. I bo Pan Bóg jest razem ze mną. No, i myślę, że to jest najważniejsze i to naprawdę ma moc. Księże Łukaszu, ksiądz jakoś myśli tutaj tak o współpracy ze wspólnotą Przymierza Miłosierdzia tutaj na gruncie toruńskim. No i dokąd te myśli księdza do tej pory zawiodły, tak? Na jakim to jest wszystko etapie teraz? Na etapie średnio zaawansowanym. Już tłumaczę. To pierwszy taki sygnał, żeby taki bodziec, ten impuls, którego potrzebowaliśmy, to były zdecydowanie rekolekcje ojców w Toruniu.
I ten, wtedy ta iskra, która już w moim sercu towarzyszyła od jakiegoś czasu, chociaż wtedy jeszcze byłem wikariuszem w parafii w Grudziądzu, ale ta sama iskra pojawiła się jeszcze w innych sercach i potrzeba było jakiejś podpałki, potrzeba było kolejnych inicjatyw i co takiego zrobiliśmy już. 5 miesięcy temu gościliśmy misjonarzy tutaj u nas w Toruniu po raz kolejny. Przyjechał Luis, przyjechała jego siostra Paula. Poszliśmy do księdza biskupa Andrzeja, żeby zaprezentować wspólnotę i charyzmat i poprosić w pokorze o jedno błogosławieństwo i ksiądz biskup z radością go udzielił. Powiedział, no, jak mógłbym nie błogosławić dobremu dziełu. I kolejna wizyta w tej sprawie pozyskiwania błogosławieństwa, którego tak potrzebujemy, to jest ta dzisiejsza. Dzisiaj mieliśmy spotkanie przed południem z proboszczem parafii świętego Antoniego w Toruniu, księdzem Wojciechem Miszewskim. Prosiliśmy o to, żeby też o jego błogosławieństwo dla naszej wspólnoty, dla naszej posługi, po to, aby mieć zaplecze formacyjne tam przy parafii świętego Antoniego i tak dalej. Czemu akurat tam? No, dlatego między innymi, że jestem tam wikariuszem, ale też dlatego, że pierwsze spotkanie kilka miesięcy temu takiej grupy przymierzowej, takiej partyzantki jeszcze przymierzowej, jeszcze oficjalnie nie zaczęła swojej działalności, ale już od kilku miesięcy co tydzień się spotykamy. We wtorki o 19:00 rozpoczęliśmy już też pracę na ulicy, czyli się śmieję tutaj rozmawiając z misjonarzami, że to taki nasz falstart, dlatego że oficjalnie wspólnota ma swoje miejsce wtedy, kiedy misjonarze przyjeżdżają i prowadzą warsztaty ewangelizacyjne i z tego wyłania się wspólnota. Aha. Natomiast u nas to było tak troszkę inaczej, że tak oddolnie, że już się spotykamy i tak dalej, ale rozmawialiśmy tak właśnie, wracając do tematu tych warsztatów ewangelizacyjnych, będą, jeśli Pan Bóg zechce, ufam, że zechce, warsztaty ewangelizacyjne Ruach dla ludzi dorosłych. Pewnie gdzieś w maju, ale to jeszcze informacje tutaj dogadamy, terminy i tak dalej, takie większe rekolekcje właśnie prowadzone przez misjonarzy. Dla takiego oficjalnego rozpoczęcia działalności tej wspólnoty, tego charyzmatu, tej posługi w naszym mieście. To oczywiście jako wspólnota. Wspólnota posłania. Życzymy Bożego błogosławieństwa i tego, żeby te wszystkie inicjatywy, które Pan Bóg tutaj zamierzył, się urzeczywistniły, tak? No, dziękuję bardzo za to, że zgodziliście się odpowiedzieć na to nasze zaproszenie, że mimo napiętego grafiku pewnie przyjechaliście. I księdzu, że zorganizował często spotkanie, także mógł zapłać.